Moi drodzy, dziś wykonamy kwadrat babuni z pięknym kwiatem w środku i oczywiście w barwach jesieni. Zatem zapraszam Was do wspólnego szydełkowania, do oglądania tutorialu do końca. Krok po kroku pokażę, jak ja go wykonałam. Kwadraciki możemy wykorzystać w wielu pracach, między innymi w sweterkach, w pledach, kocykach, w poszewkach na poduszki, w dywanikach, w torebkach. Naprawdę zastosowań jest bardzo, bardzo wiele. A teraz zróbcie sobie ulubioną herbatkę, szydełka w dłoń i zaczynamy. Ja użyłam włóczek Yarn Art Jeans i Flowers i szydełka 3,5 mm, natomiast dowolność materiałów jest wskazana. Pracę rozpoczynamy od magicznego kółeczka. U mnie magiczne kółeczko od razu z jednym oczkiem łańcuszka. Następnie szydełkujemy 6 półsłupków w okrążeniu. Pracujemy i spotykamy się na końcu tegoż okrążenia. Pierwsze okrążenie kończymy oczkiem zamykającym, oczkiem ścisłym. Wykonujemy jeszcze jedno oczko łańcuszka, odcinamy niteczkę. I to jest nasze pierwsze okrążenie. Mamy kółeczko składające się z 6 półsłupków. Przechodzimy do drugiego okrążenia. W tym okrążeniu będziemy szydełkowali płatki kwiatka. Będziemy też zmieniali kolor. Popatrzcie, jak ja to wykonuję. Po przyłączeniu koloru będziemy robili teraz płatki kwiatka. I będziemy je robili z tak zwanych popcornów na szydełku. Zatem wykonujemy 3 oczka łańcuszka, które będą nam stanowiły pierwszy słupek. Następnie w tym samym oczku wykonujemy jeszcze kolejne 4 słupki. Wyjmujemy szydełko i teraz będziemy łączyli pierwszy słupek z 5 oczkiem ścisłym. I w ten sposób tworzymy popcorn, który nam będzie stanowił pierwszy płatek kwiatka. Popatrzcie, jak ja to wykonuję. Po zrobieniu pierwszego płatka, czyli tego naszego popcornu, wykonujemy kolejno jeszcze 2 oczka łańcuszka na przerwę między każdym płatkiem. Przechodzimy do kolejnego płatka i wykonujemy z 5 słupków popcorn i 2 oczka łańcuszka na przerwę. Thank you.
zestaw popcorn, dwa oczka łańcuszka. Powtarzamy do końca naszego krążenia. I takich popcornów w postaci płatków w całym okrążeniu potrzebujemy mieć 6 sztuk. Zatem szydełkujemy i spotykamy się na końcu naszego okrążenia. Drugie okrążenie, jak i pierwsze, kończymy oczkiem ścisłym. Wykonujemy jeszcze jedno oczko łańcuszka i odcinamy niteczkę. Mamy drugie okrążenie skończone. Zmieniamy kolor i przechodzimy do trzeciego okrążenia. Rozpoczynamy trzecie okrążenie i w każdej przerwie z dwóch oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia będziemy wykonywali słupki. Wykonujemy 3 oczka łańcuszka, które będą nam stanowiły pierwszy słupek, następnie 2 kolejne słupki, dalej 1 oczko łańcuszka i w tej samej przestrzeni jeszcze kolejne 3 słupki. Czyli łącznie mamy 6 słupków oddzielonych jednym oczkiem łańcuszka. Przechodzimy do kolejnej przestrzeni, wykonując 1 oczko łańcuszka na przerwę. I ponownie w tej przestrzeni wykonujemy zestaw 3 słupki, oczko łańcuszka, 3 słupki. Zestaw 3 słupki, oczko łańcuszka, 3 słupki w przestrzeni z dwóch oczek łańcuszka z poprzedniego okrążenia, jedno oczko łańcuszka na przerwę, powtarzamy do końca okrążenia. Trzecie okrążenie, tak jak i drugie i pierwsze, zamykamy oczkiem ścisłym. Wykonujemy jeszcze jedno oczko łańcuszka i odcinamy niteczkę.
trzecie okrążenie mamy gotowe, przechodzimy do czwartego i w moim przypadku jest to ostatnie okrążenie. Metod rozpoczynania i kończenia prac z kwadratami babuni jest bardzo wiele. Ja bardzo lubię tę, którą rozpoczynamy w pozycji jednej, drugiej rogu. Przyłączamy nowy kolor i rozpoczynamy pracę z czwartym okrążeniem, u mnie ostatnim. Przyłączenie nowego koloru rozpoczynamy w miejscu dowolnym, pomijając to miejsce zakończenia poprzedniego okrążenia. Tak jak wspomniałam, pracę rozpoczynamy w pozycji jednej, drugiej rogu. Na rogi będziemy potrzebowali słupki wydłużone, dlatego też szydełkujemy 4 oczka łańcuszka, można też 3 oczka łańcuszka, wszystko zależy od charakteru użytej przędzy. Dalej wykonujemy 2 słupki wydłużone. Proszę zobaczcie, jak ja wykonuję te słupki wydłużone. Następnie jedno oczko łańcuszka na przerwę i to oczko łańcuszka będzie nam się zawsze powtarzało na każdej z 4 ścianek bocznych. W kolejnej przerwie wykonujemy 3 słupki. Następnie ponownie oczko przerwy i przechodzimy do kolejnej przestrzeni i w tej kolejnej przestrzeni również wykonujemy 3 słupki, które zawsze też będziemy powtarzali w każdej ściance bocznej. I tym sposobem, jak wykonamy te 3 słupki, skończymy pierwszą ściankę boczną naszego kwadratu. Przechodzimy do kolejnej przerwy i w tej przerwie będziemy wykonywali nasz róg kwadratu. Zatem wykonujemy 3 słupki wydłużone, 2 oczka przerwy i ponownie 3 słupki wydłużone. Zestaw 3 słupków oczko łańcuszka robiony 2 razy będziemy powtarzali na każdej ściance kwadratu, a zestaw 3 słupki wydłużone, 2 oczka przerwy, 3 słupki wydłużone będziemy powtarzali 3-krotnie na każdy z 3 rogów. Ostatni róg wykonujemy, jak pamiętacie, w jednej, skończyliśmy go na jednej, drugiej, wobec powyższego potrzebujemy też jedną, drugą tego zestawu. Zatem spotykamy się na końcu okrążenia i pokażę Wam, jak zamykamy to ostatnie okrążenie. Thank you.
zamykamy czwarte okrążenie, u mnie ostatnie. Wykonujemy jeszcze brakujące nam trzy słupki wydłużone, jedno oczko łańcuszka, nawijamy niteczkę i wbijamy się w pierwszy słupek, który nam stanowiły trzy oczka łańcuszka bądź cztery i przeciągamy niteczkę przez te wszystkie niteczki na szydełku. Dorabiamy jeszcze jedno oczko łańcuszka, odcinamy włóczkę i mamy kwadrat zamknięty i gotowy. Przechodzimy do ukrywania niteczek. Zatem ukrywamy beżowe w beżowych częściach, brązowe w brązowych częściach. Pamiętajmy też o bardzo dobrym zabezpieczeniu magicznego kółeczka. Pracę z kwadratami możemy rozpoczynać magicznym kółeczkiem zwykłym. Możemy to magiczne kółeczko odrobinę wzmocnić, podwójnie go nawijając, a możemy też takie magiczne kółeczko stworzyć sobie z trzech, czterech oczek łańcuszka. Wybór metody zależy od nas samych. Kwadracik gotowy w pięknych jesiennych barwach. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie filmu do końca, za lajkowanie, komentowanie, udostępnianie. I oczywiście zapraszam Was na kolejne tutoriale.